Siatkarze Chrobrego przegrali przed własną publicznością bardzo ważne spotkanie. Gospodarze osłabieni brakiem swojego podstawowego rozgrywającego nie sprostali Olimpii Kowary, przegrywając 2-3. Z konieczności na rozegraniu zagrał Kuba Lasia, który starał się zastąpić Krzysztofa Kurzdżała. Ten obserwował poczynania swoich kolegów z trybun hali gimnazjum nr 2. Po czwartkowym wypadku w kopalni Krzysiek wyszedł już ze szpitala, jednak zanim wróci na siatkarskie parkiety, minie trochę czasu. Życzymy zawodnikowi szybkiego powrotu do zdrowia. Już pierwszy set pokazał, że ostatnia drużyna trzeciej ligi tanio skóry nie sprzeda w Głogowie. Do wygranej gości w pierwszej odsłonie w znacznej mierze przyczynił się sam Chrobry, który zepsuł w pierwszym secie aż 8 zagrywek i przegrał tę partię do 22. W kolejnej było jeszcze gorzej, gdyż Głogowianie ugrali tylko 19 punktów. Podopieczni Artura Pawlusia zdołali się jednak podnieść i wygrali kolejne sety 25-19 i 25-21. O wszystkim zdecydował tiebreak, który gładko 15-9 wygrała Olimpia i zwyciężyła w całym spotkaniu 3-2.